Siostra Anny Przybylskiej opublikowała wzruszający film ze szpitala. Wspomina wyjątkową chwilę z życia aktorki, która dziś skończyłaby 42 lata. Anna Przybylska zmagała się z rakiem trzustki. Niestety choroba okazała się być silniejsza. Aktorka zmarła 5 października 2014 roku. Wśród osób, które towarzyszyły jej do ostatniej chwili, była jej siostra, Agnieszka Kubera, która na co dzień pracuje w gabinecie tomografii komputerowej w jednym z trójmiejskich szpitali. To właśnie do siostry zadzwoniła Ania, gdy zauważyła u siebie niepokojące symptomy. Agnieszka w ekspresowym tempie umówiła Przybylską na wizytę. Przez cały okres choroby wspierała ją, wierzyła, że wyzdrowieje. Gdy już wiedzieliśmy, że jest niefajnie, uczepiliśmy się statystyk. Na bank jesteś w tych 2%, które dożywają 5 lat. Pięć lat to dużo. Wszystko może się zmienić w leczeniu. Później się okazało, że niefajnie jest być w tych 2%, przyznała Agnieszka w jednym z wywiadów. Agnieszka Kubera uczciła pamięć Anny Przybylskiej. Kubera dba, by pamięć o jej siostrze nie zniknęła. Co jakiś czas na jej profilach w mediach społecznościowych pojawiają się wspominkowe, niepublikowane dotąd materiały związane z Przybylską. W sobotę, w dniu, w którym gwiazda świętowałaby swoje 42 urodziny, na Instagram Agnieszki trafiło wyjątkowo wzruszające nagranie. W krótkim materiale wideo, który zarejestrowano w szpitalu, widać Anię trzymającą na rękach niemowlaka, syna Kubery. Wyjątkowy moment zarejestrował Jarosław Bieniuk, którego Agnieszka nazwała rodzinnym kamerzystą. Pierwsze spotkanie Ani i Miłosza 5.09.2002. Dzięki nasz rodzinny kamerzysto / Jarosław Bieniuk / Jared Palmer internauci nie potrafią ukryć swojego wzruszenia. W komentarzach piszą, że nagranie wywołuje w nich wiele nostalgii. Wzruszyłam się. Mimo że nie znałam Ani prywatnie, za każdym razem wzrusza mnie wspomnienie o niej. Wszystkiego najlepszego, Aniu, gdziekolwiek teraz jesteś. Piękne wspomnienie. Ściskam waszą rodzinkę. Dużo siły. Piękne wspomnienia. Kobieta Anioł.Agnieszka Kubera nie jest jedyną bliską osobą, która podzieliła się niepublikowanym wcześniej nagraniem z Przybylską w roli głównej. Filmy z domowego archiwum pokazali też Oliwia i Jarosław Bieniukowie.